nie liczy ci grzechów. Bóg nie potępia ciebie za żaden grzech. On potępił samego siebie. Przyszedł tutaj w ciele, żeby wziąć wszystko na siebie. Wziął całą winę na siebie. Wziął całą konsekwencję błędu człowieka na siebie. To, że jest śmierć, że są choroby na tym świecie, to jest w ogóle wina człowieka, wiesz o tym? Bo ziemia została oddana w nasze ręce. To nie Bóg. To nie Bóg powoduje choroby, to nie Bóg powoduje śmierć, to nie Bóg powoduje rozłamy w rodzinach, to nie Bóg powoduje wojny. To nie Bóg jest winien twoich nieszczęść. To jest wszystko konsekwencja tego, że człowiek u zarania dziejów oddzielił się od Boga, uległ kłamstwu diabła i zaczął rozsądzać sam, co jest dobre, a co złe. I dzisiaj możesz powrócić z powrotem do relacji ze Stwórcą. Dzisiaj możesz mieć życie w sobie. Dzisiaj, kiedy uwierzysz w to, co ci mówię, że Bóg jest doświadczalny, że to jest Jezus Chrystus i że możesz narodzić się na nowo. Ożyjesz w środku, staniesz się zupełnie nowym człowiekiem. Uwierz mi, że jest ratunek. Jest ratunek od beznadziei. Jest ratunek od braku życia, od braku poczucia spełnienia. Jest ratunek. Nie musisz czekać na piątek, żeby jakoś się napełnić byle czym i mieć później o czym opowiadać, że zaszalałeś. Nie musisz w ten sposób żyć. Nie musisz szukać podniet. Jeśli wypełni cię życie od środka, nie będziesz już musiał zasypywać pustki, którą masz w sobie, bo nie będzie tej pustki. I to jest właśnie zbawienie. To jest właśnie zbawienie. Kiedy człowiek woła do Boga, do Jezusa Chrystusa, kiedy przyjmuje Go do swojego życia, kiedy poddaje Mu swoje życie, wtedy Duch Święty wypełnia wnętrze człowieka i człowiek staje się zupełnie nową osobą od wewnątrz.